więc już mamy to wyczyszczone mechanicznie. Teraz następnym etapem będzie czyszczenie środkiem Safira. Wiem, że firmy, które specjalizują się w czyszczeniu butów, które już dziesiątki tysięcy par butów wyczyściły, zrobiłyby to inaczej, może innymi środkami, innym sposobem. Ja Wam pokazuję, jak ja to robię. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj te buty były wyprane w pralce i ta skóra zamszowa jest bardzo sztywna. Zostały jakieś tutaj plamy, zacieki po proszku. Nie domyły się tak jak trzeba. No i skóra została pozbawiona całego natłuszczenia, co może skutkować tym, że podczas użytkowania może się gdzieś tam rozrywać w słabszych miejscach. A więc zaczynamy pomału do realizacji. Będzie nam potrzebny tutaj safir, jakiś pojemniczek z letnią wodą i ściereczka. Warto mieć też drugi pojemnik z czystą wodą, żeby sobie tą szczoteczkę moczyć w czystej wodzie, żeby tego później brudu, który już tutaj jest na szczoteczce, żeby go z powrotem nie rozcieńczać. Teraz pierwsze porównanie, ta szczoteczka, która jest tutaj oryginalnie dodana do płynu. Wydaje mi się, że te włosie jest troszeczkę za mało gęste i mogłoby być troszeczkę dłuższe, tak jak w tym mazaku. Ta szczotka jest do nakładania pasty, ale ja częściej ją używam do czyszczenia właśnie. Ja sobie będę kontynuował tą swoją szczotką. Wydaje mi się, że będzie lepiej. To jest coś bardzo wtopione w ten zamsz. Ja zawsze mam troszeczkę papieru ściernego w zanadrzu. Próbujemy to wyskrobać bardziej. Chyba jakiś kawałek farby, czy coś tutaj. Buty były używane do jakiejś pracy. Więc myślę, że farba to była. Tutaj przy haczykach najbardziej trzeba szczotką popracować, ponieważ tam się też lubi więcej zanieczyszczeń kumulować. I teraz wycieramy dokładnie. Ściereczka się robi brudna. Tu jeszcze troszeczkę farby zostało. Słuchajcie, czasami tutaj w tych miejscach zostanie coś, gdzie są mocowane haki, znaczy w tym przypadku uchwyty przelotowe. I ja o tym troszeczkę zapomniałem, ale tak jak mówię, to
nie jest to film tego typu, taki, który pokazuje tylko super, jak to się łatwo wszystko robi, że wystarczy psiknąć, wystarczy szczoteczką trzy razy przejechać i jest wyczyszczone. Tak naprawdę, żeby coś dobrze zrobić, to trzeba się namęczyć i ten proces czyszczenia jest znacznie dłuższy niż pokazują na takich krótkich filmach i często jest tak, że dużo osób tak sobie może pomyśleć, że o, kupi ten środek i on tylko tak ładnie go spryska, szczoteczką trzy razy zrobi i będą buty gotowe, a później jest zdziwienie i nie wiadomo co dalej robić, dlaczego to nie idzie tak jak na filmie. Słuchajcie, buty są już wyczyszczone. Skóra jest wilgotna, ale myślę, że jest dobrze wyczyszczone. Jeżeli chodzi o te tutaj elementy z przodu, no to będę musiał spróbować jakimś rozpuszczalnikiem jakieś próby porobić, no bo z tego z przodu tutaj zostały ślady. Taki biały osad na tym tworzywie. Już mi się raz wyłączył aparat z powodu przegrzania, tak więc mam nadzieję, że się teraz nagrywa. Słuchajcie, ja będę tak, poczekamy aż ta skóra fajnie sobie przeschnie. Na pewno będzie trzeba to jeszcze troszeczkę wyszczotkować i pomyśleć o impregnacji takiej dogłębnej, olejowej. Bo teraz ten zamsz nawet przyzwoicie wygląda, ale jak to wyschnie, na pewno to będzie troszeczkę bardziej blade, mniej wyraziste. Natomiast oprócz tego, żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało, to bardzo ważne, może najważniejsze jest to, żeby skóra była dobrze, odpowiednio natłuszczona, żeby miała dobrą wytrzymałość, żeby była mocna, elastyczna, żeby te włókna się nie rozrywały. Dla mnie to jest priorytet, no bo co nam z super idealnie czystych butów, jeżeli po paru wyjściach się okaże, że gdzieś tam zaczyna się coś przedzierać i jakieś uszkodzenie mechaniczne się robi. Skóra już tutaj przeschła. Teraz trzeba to dokładnie wyszczotkować. Jeżeli gdzieś w okolicach są jakieś gumowe czy jakieś inne wstawki materiałowe, to bezpiecznie jest zrobić tylko tą warstwą. Ten zamsz już jest, nie jest taki sztywny jak wcześniej. Czyli ten środek safira fajnie to wyprał. I teraz ogólnie wyszczotkować, żeby usunąć te wszystkie delikatne złuszczenia tego zamszu. A więc tak, udało się tutaj troszeczkę te przody wyczyścić. Zeszło to desalterem w końcu kapsa. Teraz przechodzimy do impregnacji, żeby ten zamsz był troszeczkę w lepszym stanie. Można użyć coś takiego, albo taki większy. Dosyć intensywnie elementy zamszowe są potraktowane tym środkiem. Słuchajcie, ogólnie to jest tak, że ten środek jest do zamszu i do nubuku, a no na inne materiały trzeba zrobić sobie próbkę, zobaczyć, czy nie zrobi krzywdy. Ja go tak często stosuję, więc wiem mniej więcej, na co mogę go bez obaw stosować, ale czasami też jest tak, że muszę próbkę zrobić, żeby się upewnić, czy jest wszystko w porządku. Szczególnie tutaj
ta skóra jest narażona na uszkodzenia, gdzie się zgina, więc zależy mi, żeby tutaj była bardzo dobrze natłuszczona. Teraz trzeba poczekać do wyschnięcia, do wchłonięcia tego całego impregnaciku. Widzicie, że ten nubuk on bardzo ściemniał. On po wyschnięciu troszeczkę to zrobi się jaśniejsze, ale to co było, o tutaj jeszcze trochę, o, to co było, a będzie po zastosowaniu tego impregnatu, to będzie kolosalna różnica. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że skóra, pamiętajmy, że te buty były wyprane w pralce przy użyciu zwykłego proszku do prania, który działa destrukcyjnie na buty. Najważniejsze jest to, żeby ta skóra była nawilżona, żeby ona nie uszkodziła się później, nie porozrywała pod wpływem normalnego użytkowania. To jest dla mnie priorytetem, żeby takie buty długo wytrzymały, żeby skóra była w dobrej kondycji. Efekt taki wizualny, końcowy jest też ważny, ale jest na drugim planie u mnie. Tutaj jeszcze musiałem szyć, kleić i szyć elementy z tyłu, ponieważ tu nie ma haków, tu są zwykłe uchwyty przelotowe, a te stare sznurowadła, one bardzo ciężko przechodziły przez buty, więc ciężko było je poluzować, żeby włożyć czy wyjąć stopę z butów. I ja przyniosłem sznurowadła, które są też trekkingowe, wzmacniane, ale są cieńsze, które będą luźno przechodzić przez uchwyty przelotowe, dzięki czemu po rozsznurowaniu będzie można, myślę, że jednym pociągnięciem, jednym ruchem poluzować na tyle but, żeby bezpiecznie można było wyjąć nogę, no i tak samo ubrać buty, żeby tutaj nie naciągać bardzo tych elementów z tyłu. Olejowy impregnat już się wchłonął i zobaczcie, buty wyglądają całkiem inaczej. Zawsze w takich przypadkach delikatnie jeszcze lekko je tak szczotkuję. Jednak tutaj dużo tego impregnatu popryskaliśmy. Tak, skóra już jest całkiem w innej formie niż była. Z tym, że ja zawsze zalecam po takim wypraniu butów zaimpregnować jeszcze tym olejowym impregnatem za tydzień, następny tydzień, powtarzać już regularnie tą czynność, żeby, no bo ta skóra była bardzo przesuszona. Nie chciałem na pierwszy raz dużo tutaj walić tego impregnatu olejowego, ale to wszystko się wchłonęło. Gdzieniegdzie na elementach gumowych można sobie ściereczką powycierać, żeby nie było. Może już nie trzeba nic więcej robić, ale ja zawsze stosuję jeszcze taki ogólny nano impregnat. O. Myślę, że różnica jest znacząca. Warto dbać o buty, warto je prać ręcznie, szczoteczką, nie warto wrzucać do pralki. Jak myślicie, klient powinien być zadowolony. Jeszcze tylko jak ten impregnacik wyschnie, to mam przygotowane nowe sznurowadła i one będą tutaj przez te oczka, o, przez uchwyty przelotowe przechodziły luźno. W przeciwieństwie do starych sznurowadeł, które były bardzo grube i one tutaj ciężej przechodziły. Tak więc na tyle taki krótki film o tych butach. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.